srebro z Olimpii? Złoto. A, po złoto. Mierzymy wysoko, także idziemy po złoto. Spinamy po ślady. Dokładnie, i działamy dalej. Cześć, witam Was wszystkich. Z tej strony Max. Dzisiaj widzimy się w Elblągu, w Odessie, w klubie, dzięki któremu możemy nagrać dla Was ten materiał. Ja, jak widzicie, jestem w obecności płci pięknej, czyli mojej podopiecznej Marty. Siema, Marcia. Hejka. Nazywam się Marta Dudzińska, jestem, jak już Max powiedział, jego podopieczną. Jestem zawodniczką bikini fitness oraz trenerem personalnym. Dziś z Maxem przygotowaliśmy dla Was trening. Zrobimy trening pośladków, trening nóg. Ogólnie wprowadzimy osoby początkujące, które gdzieś tam mają problem z ułożeniem swojego planu treningowego do tego, jak zacząć. Czyli dzisiaj trening dołu. Dokładnie. I trening taki, który można zrobić także w domu. Wracamy do Was po rozgrzewce. Szybka, krótka aktywacja, troszeczkę rozruchu na schodach. No i tak jak wcześniej wspominaliśmy, dzisiejszy odcinek będzie pokazaniem dla osób początkujących, czy dla osób, które gdzieś zaczynają, jak sobie ułożyć taki plan treningowy. Ja zazwyczaj wśród moich podopiecznych, które mają mały staż treningowy, dzielimy to na trening góry i trening dołu. No i dzisiaj przerobimy dla Was taki trening dołu. Jak by to mogło wyglądać, jak możecie sobie to skomponować. Także co, Marcia, od czego zaczniemy? Myślę, że pierwszym ćwiczeniem, które powinniśmy wykonać, będą wykroki klasyczne. Oczywiście możemy je użyć z obciążeniem, z ketlami, ze sztangą, z czymś dodatkowym, co będzie jeszcze dodatkowo aktywować nasze mięśnie do mocnej i solidnej pracy. Ogólnie założenie będzie takie, że będziemy Wam wyszukiwali takich ćwiczeń, gdzie nie będzie potrzeba dużego obciążenia i maszyn, tak? Bo wiadomo, że w tych czasach mamy jeszcze problem z dostępem do siłowni, więc będziemy dobierali tak ćwiczenia, abyście mogli je gdzieś tam wykonywać nawet w swoim domu, gdzieś tam w swojej przydomowej siłowni. Wykroki będę robić chodzone, jednak jeżeli ktoś ma zbyt małą przestrzeń w domu, może robić wykroki w miejscu. Także co? Zaczynamy. Idziemy. Także wykroki chodzone, to na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie przenosić zbytnio ciężaru ciała na staw kolanowy. Nie angażujemy tylko nogi wykrocznej, tylko staramy się właśnie wychodzić z biodra. Wychodzić z biodra, angażujemy wtedy też bardzo mięsień pośladkowy, także jest to ćwiczenie ogólnie rozwijające i mięśnie ud, i mięśnie pośladków. Oczywiście polecam jakiś ciężarek, sztangielki, ketle, czy po prostu sztangę. A jeżeli nie macie dodatkowego obciążenia, butelki z wodą. Wykroki chodzone są bardzo fajnym ćwiczeniem, które zarówno rozgrzeją nas, podniosą tętno, ale i przygotują całą kończynę dolną do dalszych ćwiczeń. Także Max, co dalej? Przysiad bułgarski nie jest łatwym ćwiczeniem, natomiast będzie on fajny też z tego względu, że nie musimy nawet używać do niego specjalnego obciążenia. Robiąc go z własnym ciężarem ciała, na pewno na początku będziecie mieli no nie problemy, ale będzie dla Was ćwiczeniem, które gdzieś tam trochę da Wam w kość. Także zaraz Wam pokażemy, w jaki sposób go wykonywać, ewentualnie jakie wariacje możemy zrobić. Jeżeli chodzi o przysiad bułgarski, najbardziej wygodnym ułożeniem stopy będzie zrobienie to w ten sposób, jak trzymają Marta. I na co ja bym zwrócił uwagę, żeby ta tylna noga szła w kierunku tamtej stopy, tak? Staramy się, żeby nam kolano nie przekraczało zbyt linii palców. I w tym momencie bardzo fajnie angażujemy nogę wykroczną, natomiast rozciągamy bardzo dobrze pośladek, tutaj w Marty w przypadku lewy, oraz bardzo fajnie rozciąga się mięsień prosty uda, co też jest bardzo fajne dla takich osób, które prowadzą siedzący tryb życia, ponieważ bardzo często te mięśnie są poprzykurczane, czyli przysiad bułgarski też będzie wpływał na to, żeby te mięśnie troszeczkę porozciągać. Powinniście też zwrócić tutaj uwagę, żeby noga nie była zbyt wysunięta do przodu, bo jeżeli będzie zbyt wysunięta do przodu, za bardzo będziemy angażowali właśnie czworogłowy. Nie możemy przekraczać linii stopy, ale też nie wysuwamy jej zbyt daleko do przodu.
Ogólnie dobrym sposobem, Marta, zaczynanie przysiadu bułgarskiego jest zaczynanie go z ziemi, nie? Bo patrz, ustawiam sobie stopę już tak, jakbym chciał, żeby ona pracowała i wtedy się podnoszę i już mam tą atak, to jest tak, szukam, chodzę, tak, tak, do przodu, do tyłu, nie? Ja na przykład, o, widzisz, jak, o, no, widzisz, nie możesz mieć, cofnij się trochę do tyłu, no, żeby nie było tak, że wiesz, że masz piętę dalej niż kolano, nie? Okej. Teraz jeszcze taka podpowiedź dla Was, bo często osoby początkujące, które gdzieś tam nie mają stażu treningowego, ten gorset mięśniowy jest słabszy, mają problem ze stabilizacją. I wykonywanie tego ćwiczenia z obiema sztangielkami, trzymając w obu rękach, sprawia im trudność. Więc fajnie złapać się czegoś, sztangielka w jedną rękę, wtedy czujecie się bardziej stabilni i możecie również te ćwiczenia wykonywać w taki sposób. Jeśli chodzi o wysokość podparcia nogi zakrocznej, polecam około 40-45 cm. Nie musi być ono zbyt wysokie. W domu możecie wykorzystać kanapę, sofę czy na przykład krzesło. No dobra, dwa ćwiczenia mamy za sobą. Teraz może troszeczkę coś tam pogadamy. Opowiesz nam o poprzednim swoim sezonie, jak to wyglądało? Poprzedni nasz wspólny sezon był bardzo udany. Zdobyłam tak naprawdę 5 złotych medali w kilku federacjach, w tym 3 overalle. Startowałam w federacji PCA, WBF oraz NPC. No, zdobyliśmy także razem, tak? Bo dzięki Max, także Tobie, tak? Jesteś moim trenerem. Oczywiście tutaj też dziękuję moim partnerom, którzy mnie na co dzień wspierają, innym osobom, które także jakby stoją za tym wspólnym sukcesem. Zdobyłam brązowy medal na amatorskiej olimpii, z czego jestem bardzo, bardzo dumna i bardzo szczęśliwa. Tak, bo to był taki... Ukoronowanie tego sezonu. Dokładnie, powiem szczerze, dokładnie. Że tak samo też najbardziej nastawiałem się na tą olimpię. Wiedziałem, że to będą najcięższe zawody, ale też najbardziej prestiżowe, nie? A poszło na nich. Tak, i myślę, że to trzecie miejsce na tej amatorskiej olimpii znaczy tak naprawdę dla nas chyba dużo więcej niż te 5 złotych medali, które tutaj w Polsce udało się zdobyć. Niemniej jednak jestem z nich bardzo zadowolona, bo to był tak naprawdę mój dotychczasowy najlepszy sezon. Ale myślę, że kolejny także taki będzie. Teraz kończę okres budowania masy, także za chwilę. Cały czas się rozwijasz, dokładnie, nie? Dokładnie. Się rozwijasz, więc sezon na sezon te wyniki są coraz lepsze. To prawda. Prestiż zawodów coraz większy. Także co w przyszłym sezonie atakujesz? Będą zawody PCA w Krakowie, będą zawody NPC, będą zawody też za granicą, także amatorska olimpia. Będzie amatorska olimpia? Tak, czyli będzie. Teraz będzie. Teraz po srebro z olimpii? Złoto. A, po złoto. Mierzymy wysoko, także jedziemy po złoto. Oczywiście nie byłabym taką zawodniczką, która nie myślałaby o karcie pro, także myślę, że ta karta pro jest do zdobycia i mam nadzieję, że prędzej czy później uda się ją zdobyć. Także ciężko pracujemy na to, żeby stawać na najwyższych stopniach. Poprawiamy poślady. Tak jest, poprawiamy poślady. Spinamy poślady. Dokładnie i działamy dalej. Kolejne ćwiczenie, które dla Was przygotowaliśmy, będą hip thrusty na jednej nodze z wykorzystaniem gumy mini band. Także ja zakładam gumę nad kolana i działam. A Max zaraz wytłumaczy, co i jak i dlaczego. Ogólnie tak, hip thrust bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie pośrodkowe. Jestem zazwyczaj zwolennikiem tutaj używania obciążenia dużych ciężarów, ponieważ mięsień pośrodkowy jest jednym z najsilniejszych mięśni. Natomiast tak jak mówiliśmy, przygotowaliśmy dla Was taki trening, który gdzieś tam będziecie mogli wykonać też nie posiadając dużego obciążenia, więc fajną taką intensyfikacją będzie wykonanie go na jednej nodze. Wtedy nie potrzebujemy obciążenia dużego. Możemy wziąć sobie jakiegoś ketla, dołożyć tutaj. Natomiast już sama guma będzie też oporowała, będzie dawała tutaj fajną pracę i aktywację mięśni pośladkowych. Mamy to ćwiczenie, które stricte aktywuje nam, angażuje mięśnie pośladkowe. Oczywiście pamiętamy, żeby w momencie wyprostu w stawie biodrowym mocno napiąć pośladek, tak aby w pełni go zaangażować. Oczywiście pamiętajcie, że nogę możecie dać delikatnie do góry, przyciągnąć kolano do klatki piersiowej, wtedy jeszcze bardziej tak jest, zaangażujecie. Klatki piersiowej. Także teraz z wykorzystaniem ciężaru robimy serie robocze,
Pamiętajcie, ilość powtórzeń 15-20, tak żeby mocno poczuć ten pośladek. No to co, Marta, następne? Goblet squat jest to jedno z moich ulubionych ćwiczeń, tym bardziej polecam je osobom początkującym, ponieważ świetnie przygotowuje do późniejszej pracy z większym ciężarem i ze sztangą. Dokładnie, zanim zaczniecie przysiady ze sztangą, proponuję zacząć od goblet squat. Zaraz Wam Marta pokaże, jak to powinno wyglądać. Wzięłaś sobie do 14, także działaj. Nie było większych ciężarów, także wykorzystam to, co jest, także biorę 14. Okej, okay, to pamiętaj, Marta, trzymaj łokcie blisko tłowia, wzdłuż, tak, o. Ogólnie nie wspomnieliśmy jeszcze Wam o zakresach, tak, czyli dla takich osób początkujących, jeżeli gdzieś tam układam plany treningowe, wykonamy sobie dzisiaj właśnie 5 ćwiczeń na dolne partie. Proponuję, żebyście zrobili sobie to w 3 seriach. Zakresy takie między 12-15 powtórzeń, czasami w niektórych ćwiczeniach one mogą być wyższe, 20, tak? Przy ćwiczeniach takich stricte, które wykonujemy na pośladki. Dokładnie, pamiętajcie o tym, żeby zacząć od serii rozgrzewkowych, czyli bez użycia ciężaru, a potem już z każdym kolejnym ćwiczeniem, powtórzeniem dokładajcie tego ciężaru. Drogie panie, nie bójcie się ciężarów, nie rozrośniecie się po nich. Także, a jeżeli tym bardziej chcecie zbudować pośladek, ten ciężar musi być. Oczywiście pamiętamy o napięciu tutaj mięśni brzucha, szczególnie w tej dolnej fazie, jeżeli jesteśmy na dole, powinniśmy wykonać takie jakby chrząknięcie. Będzie to w pewnym stopniu zmuszało nas do utrzymania tutaj stabilizacji. Także postawa, wiadomo, łopatki ściągnięte, usztywniony brzuch, kolana rotujemy ładnie na zewnątrz i siadamy. I pamiętam o spięciu pośladka już w końcowej fazie, po to, żeby ten pośladek jeszcze bardziej zaangażować do mocnej pracy. Kolejne ćwiczenie za nami. Wiele z tych ćwiczeń też wykorzystywaliśmy u Marty na samym początku, jak zaczynaliśmy współpracę. Zgadza się. Już nasza współpraca tak naprawdę od listopada 2018 roku, także ponad 2 lata współpracuję z Maxem i tak naprawdę rozpoczęliśmy współpracę tydzień przed moimi mistrzostwami świata, nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam. W Belgii, tak, na tych mistrzostwach świata Federacji WPF zdobyłam wtedy 2. miejsce, także tak grubo zaczęliśmy naszą współpracę, a tak naprawdę ten peak week przed tymi zawodami był mocno decydujący o tym, jak ta forma potem już w końcowej fazie wyglądała. Także bardzo się cieszę z podjęcia tej współpracy, tej decyzji. I co, tak dalej trenujemy, dalej współpracujemy i myślę, że będzie coraz lepiej. Działamy, poprawiamy nawet słabe punkty. Dokładnie. Jeszcze wiadomo, że roboty dużo przed nami. Tak jest. Aczkolwiek już ta sylwetka jest na takim poziomie, że tak jak widzicie, sędziowie już ją dobrze oceniają. Cieszę się. Więc będziemy w tym sezonie też walczyli na pewno o jakieś wysokie lokaty na fajnych, prestiżowych zawodach. Także idziemy piłować dalej te pośladki. Tak, także już się nie mogę doczekać sceny, okresu, kiedy zacznę redukować, bo póki co, tak jak mówiłam, jeszcze jestem w okresie budowania masy mięśniowej. Tak. Ciężki okres dla każdej kobiety. Ile ja się nasłucham, jestem gruba. Akurat ja bardzo lubię ten okres z tego względu, że wiadomo, pośladki są większe, jest dużo jedzenia, ja jestem łakomczuchem, także nic tylko jeść. Chyba i trenować. Chyba największym w teamie. Dzięki. To kiedy ten fit serniczek? Nie, koniec serniczków, trening. Tak, jedziemy dalej. Jako ostatnie ćwiczenie zrobimy sobie odwodzenia z gumą miniband, także też nie potrzebujecie tutaj specjalnie sprzętu. Takie gumy dostaniecie wszędzie. Ćwiczenie, które będzie fajnie angażowało wszystkie aktony mięśnia pośladkowego. My robimy akurat w tym momencie takie przemienne do boku i w tył. Także proponuję zrobić sobie takich 20 powtórzeń łącznie. 10 razy w bok, 10 razy w tył. Zmieniamy nogę, robimy 3 seryjki i myślę, że taki trening w zupełności wystarczy.
Dokładnie, tym bardziej, że robiąc dowodzenie do boku, angażujemy głównie mięsień pośladkowy średni i mały oraz napinacz powięzi szerokiej, odwodząc do tyłu mocno pracuje mięsień pośladkowy wielki. Oczywiście chwilę przytrzymajcie, dopnijcie. Dokładnie, zawsze jeżeli macie gumy, które nie stawiają Wam aż tak dużego oporu, skoncentrujcie się na takim dłuższym dopięciu, czyli ta faza dopięcia niech trwa 2 sekundy, nawet czasami możecie sobie dłużej przytrzymać, tak żeby taka ilość powtórzeń właśnie w granicach 20 zmęczyła Was dostatecznie. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie używać tutaj pleców, nie obciążamy odcinka lędźwiowego, wszystko wychodzi z bioder. Ok, mój pośladek płonie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na pośladki. Była to nasza propozycja treningu na dolne partie. W kolejnym odcinku zapewne pokażemy Wam trening górnych partii. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie oraz obserwujcie kanał 7 Nutrition, bo już niebawem coś nowego. Do zobaczenia. Trzymajcie się.